Geis, witam cieplutko. Słuchajcie, to co zagrałem tutaj, to myślę, że to najprostszy układ akordów bluesowych do zagrania bluesa W, jaki przychodzi mi do głowy. Prawdopodobnie jeden z prostszych, jeśli chodzi o palcowanie, prawda? Więc jesteśmy W, W7 gram, a E7, A7 do H7. Więc pierwsze dwa akordy E7 i H7 są zagrane dwoma palcami. Taka jest taka opcja, że można grać dwoma palcami, więc jeżeli tak staramy się bardzo prosto, no to gramy dwoma palcami te dwa akordy. Słuchajcie, nie ma tak nigdy, że jest coś bez tego. Trzeci akord jest jednak troszeczkę złożony, prawda? I chciałbym, żebyśmy też zagrali ten trzeci akord, z tym, że już tak jak gra się na wszystkie cztery palce. Możemy ten akord oszukać tutaj, zaraz sobie powiemy tutaj, ale ja bym proponował to i opowiemy sobie zaraz dokładnie jak grać. Słuchajcie, pierwsza sprawa, tak jak mówię, dwa palce, widzimy tutaj pierwszy palec na trzeciej stronie próg pierwszy, drugi palec na piątej stronie próg drugi, prawda? Tu i tu. Struna pod spodem, pod drugim palcem dobrze jest, gdy jest niewytłumiona. To jest nasza siódemka, dźwięk siódemki D. Zaraz sobie powiemy więcej. Tu dozwolone jest uderzyć wszystkie struny across, przez, wiecie. Możecie. Ja palce dotykam. Słuchajcie, wy możecie kostką, możecie różne historie próbować. Ja chodzi tylko o akord, jaki jest. Więc dwa palce. Drugim akordem jest akord A7. Też dwa palce. Z tym, że pierwsza struna pusta, trzeci palec na drugim progu drugiej, trzecia struna pusta i drugi palec na drugim progu czwartej. Taki mamy układ, widzimy. Oczywiście ta struna między palcami ma grać. To jest nasza siódemka, dźwięk siódemki G. Tu został. Prawda? I wracamy do E7. Słuchajcie, następny akord jest, może się to wyda wam trudne, ale popatrzcie na to w ten sposób. Interesuje nas drugi próg i interesuje nas pierwsza struna, trzecia struna, piąta struna. Ok, więc jak tak sobie pomyślimy w ten sposób, chcemy ustawić palce od dołu strun, czwarty, trzeci, drugi. Ok, widzimy to. Od dołu. Pusta następna, trzecia naciskamy, pusta następna, piąta naciskamy. Dobrze jest, gdy te struny między palcami nam brzmią. I tutaj na progu pierwszym struny czwartej stawiamy pierwszy palec. Czyli to jest taka kiść bananów, prawda? Tu jest to samo. Staramy się uderzać H strunę, drugą. Podobnie przy, jak graliśmy A, uderzamy piątą strunę, znaczy drugą od góry. Tu też tak samo, drugą od góry, czyli piątą. Prawda? Potem wracamy do A. Prawda? Uderzamy E i robimy. Już sobie powiem, co się tu dzieje. Więc, prawda, gramy dwa palce. Dwa palce. Dwa palce. Nasze H. I słuchajcie teraz. Mamy zawsze przed H, mamy E. Zwróćcie uwagę, że mój palec drugi jest już gotowy do H, więc ja go nie zabieram, ja tylko dostawiam tutaj i pierwszym dociskam tu. Prawda? Wracam do... Szat na E robię i ustawiam to.
co ja tu robię. Więc tam strzeliłem sobie na E. Dwa palce tylko. Ustawiam D7, więc słuchajcie, D7 znamy, D7 to jest D-dur, wszyscy znamy. Jeżeli zrobimy takie lusterko, to jest D7. Czyli D7 kształt jest taki, palec pusta, naciskamy i z boku palec stawiamy. Przesuwamy ten kształt, żeby był na progu czwartym. W tym sensie na czwartym, żeby nasze te palce znajdowały się na czwartym. Czyli jak to praktycznie wygląda. Czwarty próg, trzeci próg, czwarty próg, struna pierwsza, druga, trzecia. Prosiutkie, tego chłopca stawiamy tutaj. Mamy? I teraz tak, przesuwamy, uderzamy dwa razy na czwartym, uderzamy dwa razy na trzecim, przesuwamy, uderzamy dwa razy na drugim, czyli jest... Prawda? Do tego momentu schodzimy. I tu już nam się kończy gitara, więc przestawiamy ten pierwszy na strunę trzecią, na pierwszy palec i drugi palec na strunę czwartą. Ok? Co się dzieje tu? Ja szarpię od dołu, wiecie? Co się dzieje tu? I poszliśmy z powrotem na blues. Jeszcze zobaczmy sobie, jak to dokładnie się dzieje. Dwa razy tu szarpię. Dwa razy na następnym. Dwa razy na następnym. I potem tu ten mała figureczka. Taka tu drugi, tu pierwszy. To jest zakończenie nasze. Tak. Din, 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 din. A ma to nam wyjść. Szat. I po astru nie idziemy, pusta, pierwszy próg, drugi próg. Z tym, że ten drugi próg to już jest, oczywiście domyślacie się, to nie jest sam dźwięk, tylko jest nasz akord H7. I gramy. Dwa palce. I tak dalej. I teraz tak. Jakie jeszcze dodatki możemy, słuchajcie, więc sobie zrobiliśmy koniec sprawy naszej. Dwa palce, ale ja robię czwarty. Czwarty jest wolny, czwarty jest free. Ja nie chcę, żeby on się, prawda, mi obijał, ja dostawiam im próg trzeci struny drugiej lub próg trzeci struny pierwszej. Zobaczmy, jak to wygląda. Prawda? Więcej się robi grania, muzyki. Prawda? Potem jest nasze A, dwa palce znowu. I co się dzieje tutaj? Tak, dokładnie. Czwarty palec gra mi trzeci próg struny pierwszej. Jedynie trzeci na pierwszej, bo tu nie zrobi nam tak jak poprzednio. Wiemy? I wracamy. I tu możemy, w E możemy grać strunę pierwszą, drugą na trzecim. Potem H7. H7. Słuchajcie, w H7 jest good enough, jeszcze zrobimy ty. Zrobimy nic, tylko prawda, ale dla bardziej takich, którzy chcą, prawda, więcej, możemy tu też również do czwartego pójść progu. Po pierwszej, na pierwszym, czyli wtedy nasze H może wyglądać. Prawda? Z tym G. Lub możemy zwyczajnie sobie nie robić nic. Da. I szat na E. Prawda? I wtedy już jest blues dość ciekawy, jak sobie tym czwartym palcem gram. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę jedną, słuchajcie, jak nie uradzicie z tym H7, więc jest takie H7, ono tu brzmi bardzo cienko i również wtedy jest łatwiej nam zagrać A7, więc możemy H7 grać na czwartym progu, prawda, tutaj,
i A7 na drugim progu z dostawionym tym palcem. Tu ten palec dostawia się na piątym, co odpowiednio na trzecim. Więc w tym układzie nasz blues wyglądałby, ja nie wiem, spróbujmy jeszcze. Od początku. I teraz H7. A7. Prawda? Jak sobie tam wybierzecie? Z tym, że ja jestem za tym, wiecie, H. Nauczcie się tego H. Ono się wam przyda, to potem wiecie, jak zrobi wam payoff w każdym E, bluesie, W i te szat i nasze zejście. Shape D7. Tu na koniec E. Żegnam was, dziękuję ślicznie za wasz czas. Słuchajcie, więc to jak najprościej zagrać blues najprostszymi akordami B. Wiecie, myślę, że następny blues zagramy w C. To będzie śmiechu kupa. Tak jak wiecie, o Moniko i te wszystkie harcerskie, ogniskowe piosenki. Więc one są w C, więc zagramy bluesa w C. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zębach był tutaj. Dziękuję wszystkim ostatnim subscribers. Ja wiecie, mówiąc subscribers, to chyba jest po angielsku. Ja nie wiem, to się jak po polsku mówi subskrybenci. Subskrybenci. Ja naprawdę nie wiem. Słuchajcie, myślicie, że ja, wiecie, udaję głupka. Nie, ja naprawdę nie wiem. Powiedzcie mi, jak to po polsku się mówi. Subscribers, ja mówię, ale to chyba to po angielsku, tak? Okej, okay, whatever. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Dziękuję wszystkim subscribers. Pozdrawiam cieplutko, Zebab był tutaj. Take care, guys. Bye, bye.